Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na trzecim dniu 6. Międzynarodowego Turnieju imieniem Stanisława Kiliana. Dzisiaj 14 walk finałowych. I jeżeli chodzi o sam poziom tych dwudniowych już zmagań, naprawdę można być zadowolonym. Tutaj rozmawiałem z organizatorami, z trenerami. Naprawdę kilka walk bardzo, bardzo dobrych. Cztery ekipy zagraniczne, szczególnie tutaj bardzo mocna i dobra ekipa Niemiec, również Ukraina i także Mołdawia, która ma naprawdę dobrych zawodników. No troszeczkę Słowacja tutaj być może nie zadowoliła swoim poziomem kibiców w Rzeszowie, ale to myślę, no jakaś lekcja i szkoła dla tych zawodników, doświadczenia, które tutaj w Rzeszowie nabędą, na pewno im się przydadzą w dalszym pojedynkach. Pojedynek numer jeden w kategorii młodzików, waga 38,5 kg. Damian Mordak, hetman z Zamość, narożnik czerwony i Andrzej Mikuła ze Słowacji, narożnik niebieski. No tutaj widzimy szaleńczy atak Andrzeja, który chce zepchnąć do defensywy reprezentanta hetmana Zamość. No ale sam atak to jeszcze nie wszystko, trzeba jeszcze troszeczkę zadawać ciosy, nie tylko gonić zawodnika i swojego przeciwnika. Teraz właśnie to jakby usłyszał o tym, że mamy do czynienia właśnie z zadawaniem ciosów w boksie. No na pewno bardzo wskazane i dobrą szkołą dla bardzo młodej braci pięściarskiej są właśnie takie występy. Czas rundy 1 minuta z 1-minutową przerwą. No myślę, że tutaj opieka medyczna jak najbardziej słusznie postępuje, aby jednak nie przemęczać zbytnio młodego organizmu. Wcześniej były zalecenia z AIB po 1,5 minuty jedną rundę dla młodzików. W tej chwili został ten przepis zmieniony. Również AIBA bardzo promuje pojedynki młodzików. Są właśnie mistrzostwa, czy to Europy, czy powiedzmy świata już tych najmłodszych adeptów sztuki pięściarskiej. Szczególnie tutaj organizowane mistrzostwa Europy szkół podstawowych. To jest coś na zasadzie powiedzmy już takich nieoficjalnych mistrzostw Europy. Między innymi tutaj można dać przykład naszego młodego już kadeta w tej chwili Giermaka, który właśnie zdobył ten tytuł. O ile dobrze pamiętam, chyba 2 albo 3 lata temu, ale wydaje mi się, że 2 lata temu. No i w tej chwili ten młody bokser wygrał srebrną łódkę właśnie i można powiedzieć, że doskonale sprawdza się na rynku i ringu polskim, jak i również w walkach międzynarodowych. Ale przejdźmy do wydarzeń na ringu w Rzeszowie. Drugą rundę troszeczkę tutaj Mordak, wydaje mi się pogubił i w tej drugiej rundzie Andrzej Mikuła ze Słowacji tą drugą rundę, wydaje mi się, wygrał. Także wszystko zdecyduje się w rundzie trzeciej. I kolejny pojedynek to już grupa wiekowa kadet, walka druga. Amadeusz Jaskulecki, również hetmana Zamość i Vlad Gavriluk z Mołdawii. To już będzie waga 46 kg kadetów. Oczywiście
organizatorzy przygotowali piękne nagrody, medale, puchary, statuetki dla najlepszych zawodników. No można powiedzieć, że organizacyjnie tutaj Wisłogrzeszów stanął na wysokości zadania, a Mikuła w dalszym ciągu w pościgu za Mordakiem, który cofając się chce zadać jak najwięcej celnych ciosów. Jak do tej pory mu się udaje, no akurat nie, może nie w tym momencie. Koniec pojedynku. Na pewno pojedynek bardzo wyrównany. To taka malutka rozgrzewka, myślę, dla sędziów przed walkami finałowymi w kategorii wagowej, którą będzie pierwsza, 46 kg. Spotkają się Amadeusz Jaskulecki, tak jak wspominałem, i Vlad Gavriliuk z Mołdawii. Sędzią ringowym pierwszego pojedynku był gość z Mołdawii właśnie, Valery Bandalak. O, bardzo doświadczony sędzia, sędzia klasy AIBA. Sędziujący już kilka razy w Polsce, tak jak mówiłem wczoraj, Mistrzostwa Europy Juniorów w Szczecinie, a także Mistrzostwa Unii Europejskiej Kobiet w Katowicach. No to już uznana marka sędziowska i oczywiście jest to na pewno bardzo doświadczony sędzia. Dwa do jednego, Damian Mordach. No te ciosy jednak z defensywy przeważyły szale na jego stronę. Werdykt 2-1. No myślę, była walka bardzo wyrównana i tutaj